Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, Graveyard Keeper jest oficjalnie moją chyba teraz najbardziej ulubioną serią, do której nawet prywatnie z chęcią siadam do grania. Więc mimo już naprawdę mocno słabe wyświetlenia, no to ja sobie nadal będę tutaj pogrywał. I co my dzisiaj mamy zamiar robić? Bo ja nawet nie pamiętam. Znów oczywiście mam, delikatnie mówiąc, przerwę w nagrywaniu Graveyard Keepera. No ale okej. Okay. Znajdzie wielko prawdopodobny zapias znaczący się gdzieś między wioską a domem Diga. No dobra, tylko gdzie to może być? Gdzieś tutaj między wioską a domem Diga. Coś to było? Nie, to chyba tylko drzewo. No właśnie, ten prawdopodobny zawias gdzieś tutaj musi być. Możliwe, że tu. No i jest prawdopodobny zawias, faktycznie. Tylko ja nie mam miejsca zbytnio. Ja nie mam zbytnio miejsca, a widzę, że... Co to w ogóle jest? Dokumenty Alicy. A to mieliśmy chyba dać naszej wdzięczce, z tego co pamiętam. Dobra, zniszczmy motyle. Mamy prawdopodobny zawias, chodźmy przy okazji, zróbmy sobie od razu tego questa. Dupa, Jasio, Jasio, dupa. Ukochany dom. Kurde faja. Ja teraz nie będę do was gadał nic. Bo... Znów zapomniałem. Znów zapomniałem, kochani. Zdążyłem. Zdążyłem, spokojnie, krzyczcie na mnie. Zdążyłem. Jest dobrze. 8, to tyle samo dostajemy. Dobra, niezłe, niezłe. I kolejne dwa. Bo musimy troszeczkę ulepszyć nasz kościół, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby jak najbardziej, tutaj wiecie, zyskiwać tej wiary, no bo potrzebujemy zombie. Potrzebujemy jak najwięcej zombie. Widzę, że nikt się nie chce w sumie u nas modlić zbytnio. Kazaliście mi zrobić więcej skrzynek, ale... No właśnie, ale... Ale, ale. Dokumenty są dokumenty. Dobra, to myślę, że możemy to bez problemu odłożyć. Na razie jest nam to niepotrzebne w żaden sposób. Chodźmy do kościoła. Panie kościół. Panie kościół. Bierzmy tą wiarę, żeby ona nie zniknęła przypadkiem. Dobra, jeszcze mamy troszeczkę miejsca. Myślę, że możemy jeszcze iść do naszej czaszki. Gadająca czaszka. Jak tam Kasiurka? No i 5 silverów, pięknie, czerwone wino dwa razy. Idzie ładnie. Idzie ładnie. Tu jeszcze jakieś zapasy mamy? Mamy. Nawet sporo mamy tych zapasów. Weźmy to wino w ten sposób, włóżmy. Dobra, nic na razie nie potrzebujemy. Zobaczmy, co nam ten prawdopodobny zapas... zawias, przepraszam, da. Daj mu prawdopodobny zawias. Wybacz, zawias jest wilgotny i brudny. A, odrobinę brudu nie przestraszy żadnej żywej czaszki. No problemo. Do dig. Spoczywaj w pokoju, nasz przyjacielu. Twoja droga prowadzi teraz przez prawdopodobny most ku krainie umarłych. Raz podzielić spadek. Nie lubię, jak umierają w weekend. Klotyldo, cóż za niespodzianka. Herbatki, kawki, może odrobinę miodu z pieprzem. Nie, nie, raz mi wystarczy. Digusie, nasz Bóg zesłał mi wizję. Widziałam ogień, zakrwawione ostrza i trupy. Ach, no i pradawny portal. Wizję? Oj, 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 ostrzegałem, żebyś nie eksperymentowała z ziołami, bo... Potrzebuję kluczy do portalu, żartownisiu, i to już. Przykro mi, ale prawdopodobny Bóg zabrania mi oddawania ich komukolwiek. Może zadowolę cię paweczką. Miałam wizję, Digusie. Bóg chce, żebyśmy użyli portalu. Nie krzycz, Klotyldo. To niezdrowo, jak ma się 1000 lat. Nie boisz się o Horadryka, twojego adoptowanego syna?
Niestety właśnie do tego nie mogę dać ci kluczy. Portal jest niebezpieczny i nieprzewidywalny. Masz babeczkę zamiast mózgu, stary głupcze. Pamiętam to miejsce. To stamtąd wykopał mnie grabarz. Rozglądał się za kośćmi dla swoich zombie. Przebudziłem się i nie potrafiłem sobie nic przypomnieć, ale chciałem napić się piwa. Tamten nadał mi imię Mietek. Ciekawe. Dobra, teraz musimy znaleźć hełm legionisty, ale to pewnie zanim zrobimy, to troszeczkę minie. No i kolejne 5 silverków. Pięknie, 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 pięknie. I kolejne oczywiście rzeczory, które nam tu wpadną. Dobra, pradawna butelka wina, dziękuję. I pradawny zamiast. I dziękuję. Już daje 8, świetnie. Więcej ludu, 18 jakości dawerdy, no pięknie. Ukochany domek, ojejku, jejku, ale się tutaj żarełka nam namnożyło. Coś pięknego, użyjmy myszki. Z 50 możemy tu włożyć, bez problemu. I kolejne. 75 to możemy... dobra, tyle może być. O, i gitara. I gitarson. Tu jeszcze jest kolejne żarełko. Aż mnie nos rozpędził. Matko bosko, często hosko. Czy my mieliśmy jakiegoś zombiaka do ożywienia? To jest dobre pytanie. Widzę, że mamy piwko, mamy cydr. Kolejne winko i to złote. Pięknie, kurde. Ile mam kasy? 81 silverów. No kurde, no teraz się przyjemnie naprawdę gra. Co to są za dokumenty? Receptura alchemiczna. Skąd ja to mam? Złoty eliksir. A złoty eliksir jest od czego? No właśnie, nie wiadomo. Dobra, czerwone winko. Wrzućmy od razu piwko do roboty. Widzę, że na razie jeszcze niestety nie możemy. Ale to nie szkodzi. To nie szkodzi w żaden sposób. Dobra. Mamy my jakieś srebrne? Mamy srebrne. Widzę, że nie mamy złotego w ogóle. 30%. No dobra. Wykonajmy sobie te srebrne winka. Niech się pięknie robią. Po co ja tu idę? Po co? A, żeby czaszkę pewnie odłożyć. W sumie chmiel też mogę odłożyć. Mamy 47 sztuk. Niech to sobie cały czas tutaj będzie. Żeby mi to nie przeszkadzało. Okej. Dobra, 40 złotego wina też mamy. Pożyczkę możemy zostawić, żeby nam nie przeszkadzała. Mnie się trzeba pozbyć tych ogrodzeń kamiennych. A, wiem po co miałem. Ale to nie w tą stronę. Ile tam było trzeba w kostnicy na to, żeby kogoś ożywić? Dycha? Zwłok tutaj nie ma żadnych. Dobra, to było bardzo do dupy ciało, więc spokojnie. Zobaczmy tylko, ile potrzeba dycha. No to luz. Tutaj zwłoki. Tu one mają 100%. Nie, nie mają 100%. Ale tu w sumie te zwłoki to nie są jakieś tam super hiper, nie? Właśnie. Mamy w ogóle 4x4. Mamy za dużo już ciał. Dobra, najpierw chodźmy sobie zbadajmy. Zbadajmy sobie to ogrodzenie, bo widzę, że go jeszcze nie mamy zbadanego, a zawsze, wiecie, coś da, akurat 3, poczni. No i 30 wpadło. Fajno. Ukochany domek, zapomniałem jeszcze oddać tutaj tych naszych opowieści. Od razu chodźmy do gadającej czaszki. Wrzućmy sobie cały ten alkohol, który już mamy. W ogóle tutaj przydałoby się jedno wino wrzucać. Niech będzie 40, a tu tylko piwo. O. Żeby jakiś tu porządek był, no nie? No właśnie. Weźmy sobie jeszcze kaskę za to winko. 15 silverów. No kurwa, coś pięknego. Coś pięknego. Tutaj już nic nie mamy. Dzisiaj jest w ogóle dzień wdzięczki, więc będę chciał oczywiście sobie z nią porozmawiać. Z tego powodu, że
Mamy już jakby nie patrzeć. Mamy już jakby nie patrzeć dokumenty, które ona potrzebowała. Rób się piwko. Rób się piwko, rób się piwko. Chodźcie jeszcze na chwilę. Może nie tu? Czy tu? Tutaj. Tu chciałem. Z racji tego, że tak. Po pierwsze, to mam troszeczkę sztabek żelaza, który bym chciał oczywiście oddać do składziku. To po pierwsze. Kamień w sumie też, bo on też mi zalega. 21 tego, no właśnie. Od razu troszeczkę jest luźniej pod tym względem. Czy ja mogę wywalić te narzędzia? To jest dobre pytanie. Mogę tylko wyposażyć. Niedobrze. Być może mogę sprzedać je do kowala. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tylko tak, tu jeszcze chciałem do was przyjść. Bo mamy robione cały czas marchewki, a ja w sumie... Czy ja chcę te marchewki robić? No niezbyt. Ale widzę, że też nic innego nie mogę jeszcze. Ohoho. Nic też zbytnio innego nie mogę tworzyć. Zboże jest. To dobrze. To nie tu. Gonzo amigo señorita. To tu. Brązowe. No niby coś tam mamy, kurde. To musimy wziąć. Te pszczółki to mogą sobie leżeć na razie. To nie przeszkadza, to nie przeszkadza. Marchewki gdzieś tu są? No są. To też sobie odłóżmy. Czy ja teraz mogę zacząć robić coś innego, czy nadal ty tego nie widzisz? 24 potrzebujemy. Aha, dlatego tego nie widzisz, po prostu tego nie ma. Okej, ale to nie jest problem, możemy się teraz przejść bez żadnego problemu do naszego rolnika. Panie rolnik, rolnik. Tu mogę porozmawiać, czy nie? Aha, nie masz nic do powiedzenia. Panie rolniku, proszę wychodzić. Tego w ogóle nie mogę wziąć nawet. Jaki? Chciałem powiedzieć pewne słowo, ale ostatnio to słowo jest dosyć zakazane medialnie i w ogóle całkowicie. Tu możecie sobie pomyśleć, o czym pan Brown mówił. Tutaj nic nie ma. Myślałem, że może to będzie jakiś secret czy coś, ale niestety nie. Rolnik, byłaś. Już. Te drzwi pozostały zamknięte, póki moje stosunki z rolnikiem nie wyniosły 40. Dawaj, bo już wdzięczka pewnie jest. Rolnik sobie w kulki leci. Jaki ma hak. Dobra, no to chodźmy do wdzięczki najpierw. To nie problem. Pani wdzięczko, panno wdzięczko. Cześć kochanie, w czym mogę pomóc? Mam papiery dla Alisy. Oto dokumenty, może iść z tobą na koncert. Cudownie, musimy tylko prowadzić małą poprawkę do jej wieku. Dodajemy 2 lata, to troszkę ułatwi wiele spraw. Poprawka jest dość niezgrabna. Od razu widać, że ktoś zmienił liczbę. Potrzebuję teraz arystokraty, żeby to zaparafował, przepraszam, ale nie chcę prosić o tak kogokolwiek. Nieprzychylna plotka mogłaby zrujnować moją reputację. Może ty zdołasz zdobyć papiery arystokraty? Wtedy starczyłby twój podpis. O rany, to się wydaje mocno nielegalne. I kto to mówi? Założę się, że ty na tym swoim cmentarzu robisz całą masę nielegalnych rzeczy. Poza tym nie zapomnę ci za to podziękować, słodziaku. Nie podoba mi się to, no ale powiedzmy, że cel uświęca środki. No właśnie, tylko tak. Potrzebuję iść na stary cmentarz. Potrzebuję zrobić dokumenty arystokraty, tak? Arystokrata, arystokrata. Kup za 12 golda, czy was popierdoliło? Ho, ho, ho. Nie chciałem tego kupić. Prawy obywatel, zezwolenie na handel. Możemy kupić zezwolenie na handel, tylko... No właśnie. Tylko właśnie co? Czy mi się to opłaca robić? No niezbyt. Jeszcze tego nie potrzebuję. 12 golda dla arystokraty. No pojebało ich strasznie. To do wejścia do jego domu. To może to będzie dziwnie, ale mógłbym poszukać czegoś w twoim domu. W moim domu. Rozum postradałeś. Pewnie chcesz mi coś ukraść. Nie. Chciałem tylko pogadać o rolniczych sprawach. Proszę. Gadam tylko z profesjonalnymi rolnikami. Wyhoduj marchewkę wielkości kłody, a wtedy cię wpuszczę. Wielkości kłody? Ups, będę potrzebował magicznej pomocy. Handluj. Dobra, zaraz.
Zaraz, zaraz, zaraz. To musimy kupić na pewno. Mamy jeszcze dwa miejsca tylko. Nie za dużo. I potrzebuję na pewno cebuli. Dosyć dużo, bo się kuli. Stłucz ofertę. Znów mnie spędzi nosek. Znów mnie spędzi nosek. 25. Kurwa, za dużo tego wszystkiego mam. Za dużo tego wszystkiego mam. Kolejne piwo już jest. Co ja miałem zrobić? A, wino, okej. Okay. Złote wyszło jedno, wow. Dobrze, dobrze. No bo dobra, na razie nie będziemy tego brać. Miałem odłożyć na pewno to. Od razu to wino też od... O, też złote wino. Kurde, jaki fuks. Pozwolenie na ekshumację. Nie wiem, po co mi to jest, ale okej. Okay. Na razie to zostawmy. Dobra, musimy iść na pewno do Klotyldy. Ziemia Wiedźmy. Co do powiększenia marchewki. Droga Klotyldo, mogłabyś mi coś powiększyć? Ha, co tydzień to samo. Pewnie powiększę. Pewnie, powiększę twoje coś. Nie, 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 nie o to chodzi. Chciałbym, żebyś powiększyła moją marchewkę. To tak się teraz to nazywa? Nie, chodzi mi o powiększenie prawdziwej marchewki, żeby była wielka jak kłoda. O, to będzie nawet łatwiejsze, ale w zamian chcę randkę. Randkę? Ale wiesz, mam mnóstwo wad. Poza tym, nie z tobą, kochanieńki, chociaż nie złość ciebie, ciacho. Chodzi mi o tego uroczego inżyniera Kosme. Dobrze, spróbuję zorganizować ci randkę. Kurwa, naprawdę? Kurde, no... Niedobrze. Dobra, czyli z koleżanką nic i tak nie ugramy. To jest problem. Idziemy do Kosmy. Być może z Kosmą coś ugramy. Panie Kosma. Tu jesteś, tu jesteś. To do randki z Klotyldą. Kosma, nie chciałbyś się wybrać na randkę z niesamowitą ślicznotką? Bardzo chętnie. Nie patrz na mój wiek, wciąż jestem silny i żwawy. Jest tylko jeden haczyk. Ona była ślicznotką. Bardzo dawno temu. Chodzi o Klotyldę. Wow, przykro mi, ale nie gustuję w szalonych staruszkach. Cóż, szkoda, ale trudno mu się dziwić. Może jego brat Tres będzie wiedział, jak go namówić. A Tres był gdzieś tu chyba, nie? On jest od kamienia. Tres był na wschodzie chyba gdzieś. Tak mi się wydaje przynajmniej, że Tres był na wschodzie, ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Tu jest Tres. Tak? Nie. To był Drwal, Rębacz. A Tres był... Chuj wie gdzie, nie pamiętam. Tu, dobra. Poproś o pomoc z Kosmą. Dobrze cię widzieć, masz jakąś ważną sprawę? Tres, jak mogę namówić Kosmę, żeby zrobił coś, czego nie chcę zrobić? Wiesz, czego Kosma mnie nauczył? Że za dobre rady należy się zapłata 10 silverów. To rozbój w biały dzień, ale niech będzie. Świetnie. Kosma uwielbia lukratywne okazje. Możesz to wykorzystać. Co za dziwna cecha. Lukratywne okazje, czyli co? Przedstaw Kosmie lukratywną okazję. Jakkolwiek to brzmi, ale okej. Okay. Zresztą tędy iść w sumie. Będę pamiętał. Kosma, co byś powiedział na pewną lukratywną okazję? Wolę o nich nie gadać, tylko z nich korzystać. Masz jakiś pomysł? Tak, monopol na sprzedaż wysokiej klasy magicznych mikstur. Najpierw... Fantastycznie! Nic więcej nie mów, tylko skąd kim jest zostawcą. To Klotylda, ta wiedźma z Bagien. Chcę... Muszę się z nią jak najszybciej zobaczyć. Umów nas na spotkanie. Gitara, siema, pale spięta, brak klienta. Ziemia Wiedźmy. Pani Klotyldo? To do randki z Kosmą. Kosma był zachwycony moim zaproszeniem, nieprawdaż? Jest bardzo podekscytowany. Chcę wiedzieć, gdzie i kiedy chcesz się spotkać. Och, znakomicie. A gdzie twoja marchewka? Będzie wielka jak młyn. Dzięki, ale kłoda wystarczy. Kurde. Okaże, że marchewki nie mamy. Nie no, mamy na pewno. Marcheweczko, powiedz przecie, kto jest największy na świecie? Weź jedną. Znów będę kichał, kurde no. Może...
zdążyłem wyciszyć. O matko. Daj marchewkę. Dobra, mamy olbrzymią marchewkę, tak? Tylko jej nie widzę, okej. A tu jest. Mamy tą. I teraz do... Kurde. Teraz do naszego kolegi rolnika. Panie rolnik, mam marchewkę, która jest wielkości kłody. Daj mu marchewkę. Trzymaj, widziałeś kiedyś taką marchewkę? To ma być duża marchewka? Ha, kiedyś miałem znacznie, znacznie większe, jak byłem młody. Dobra, wchodź. No dobra, teraz musimy znaleźć hełm, tak? To mi wygląda na sukienkę. Nic nie możemy przeszukać? Nic. Otwórz. Możemy go okraść. Hełm legionisty. Kurwa, no pierdolę go ze wszystkiego, jak nic. Róbcie co chcecie, mówcie co chcecie, ja go opierdolę. Może nawet ci zostawię coś. Zostawię ci to też. I czaszkę. Supa dyniowa, to się przyda. Pieczona dynia, o. No i fajno. Można było, można. Opierdoliłem cię ze wszystkiego. Teraz powinno być mnie nawet stać, żeby cokolwiek zmienić tutaj. No wreszcie nie rób tych marchewek, bo aż się ulewa od nich. Rób cebulę. Cebula to jest przyszłość. Pyk. I robimy cebulkę. Do burgerków robimy cebulkę. Dobra, to można wam odłożyć. Tego już mamy trochę, 40 nasion kolejnych. Matko bosko, ile tego jest? Marchwi nam chyba też nie zabraknie, na szczęście. Dobra, nawozy jakieś też tu mamy. Tu kwiatki, tu nie ma nic. To na razie możemy zostawić. Bo się chyba na razie i tak nie przyda. Dobra, ale możemy zanieść hełm legionisty, żeby z nim coś uzyskać. Może zróbmy to. Tylko przy okazji weźmy może alkohol ze sobą. Kurde, nie chciałem tego brać. Ale nie mamy nawet jak inaczej. Czyt. Dobra, wykonaj. A, właśnie. Zapomniałem też wprowadzić nowych rzeczorków do robienia, ale okej. Nie szkodzi. Gadająca czaszka. Ile kasy? 37 silverków. Kurde, już mam golda. A jakż. To się nazywa biznes. Kurde, już miejsca nie mam na to. A nie, mam, dobra. Mi starczyło akurat. Jeszcze piwko wskakuje. No i elegancko. Nie wiem, czemu on tego nie sprzedaje. Co można stanie? No właśnie, bo masz rybę po królewsku, ale ty jej nie sprzedajesz. Trochę tego nie rozumiem. Trochę tego nie rozumiem. Czy ja mogę w ogóle zrobić ten... Fest? Cwenterfest. Niby byśmy mogli. 7 silverków, okej. Wszystko, dobra. Web legionisty. Chodźmy, zrobimy kolejny quest. Kolejny questik. Co nam to powie? Daj mu hełm legionisty. Hurra, udało ci się. Jesteś chyba pierwszą osobą, jaką rolnik wpuścił do siebie. Lecimy. Rzut, marsz. Lewe skrzydło, marsz. Chodzę w to, chłopaki. Świetnie, Kryzoldzie. A ty, Chorodryku? No nie wiem, Józefie. Ta sprawa trochę mi śmierdzi. Bardziej śmierdzi... Śmierdzą nocniki kapłanów, które musimy opróżniać. Nie czujesz się zażenowany? Jesteś potężnym wojownikiem. A stoisz tylko jak posąg i odganiasz pijanych adoratorów kapłanek. Dość tego.
Zapomniałem już, jak się zakłada hełm. Ale taka jest wola pradawnego boga, Józefie. W takim razie niech nasz potężny, pradawny bóg sam opróżnia nas ligi kapłanów. Nie potrzebujemy go. Sami damy sobie radę z jedzeniem i wodą. Prawda, Lucjuszu? Pewnie. I sam chcę sobie wybrać kobietę. Widziałeś tą krowę, którą mi wybrał? I tak nam się nie uda. Digus nie da nam kluczy do portalu. Racja. Będziesz musiał je ukraść. Mam obrabować swojego ojca? Kryzoldzie, przecież nie możemy. Cóż. To tylko twój przyżywany ojciec, więc... Dobra. Zrobimy to bez ciebie. Obiecałeś łańcusze, że będziecie razem, a teraz... Ale... No dobra. Józefie, wygrałeś. Chodzę w to. Dać. Tył, marsz. Prawe skrzydło, marsz. Czyli oni wykradli klucze do portalu. Słuchaj, ten Józef to spoko koleżka. Wie, czego mu trzeba. Nie to, co inne gemonie. Nie lubię go. Tak na marginesie, to znowu cię tam nie widziałem. Co? Wow. Dałoby się zrobić perukę i trochę kleju? Wolę cię łysego, co dalej? Właśnie, następne na liście są pradawne wytrychy. Wow, należy do młynarza, to ci dopiero. Już trochę to niespodziewane. Potrzebujemy też medalionu kapłana. A stary Dick może nam z nim pomóc. Dick? Coś jeszcze? Dobra, Kryzold ma artefakt. Sztylet legionisty. I tu możemy sobie dalej poprzerabiać. Ile tego kurwa jest? O Jezu. Ile tego jest? Dużo. Kolejna kasiuta. 7 silverków. Pięknie. Wrzućmy kolejny artefakczyk. Hełm legionisty. Wrzuciłem? Nie wrzuciłem. I plus 1. Fajno. Jakość tawerny nam wzrasta. Pozwolenie na ekshumację. Receptura alchemiczna. Okej. Wykonaj aromatyzator. A więc tak. Jak to wygląda? Mieliśmy zrobić posiłki dla kupca. Te złote chyba, tak? Gdzie jest kupiec? Kupiec tu. 5 złotych obiadów. Czyli zezwolenie na handel, by rozkręcić interes. No dobra, czyli tak, jednak zezwolenie na handel musimy kupić. Ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. No i przydałoby się jeszcze złote piwo ogarnąć, ale złotego piwa to chyba raczej długo nie będziemy mieć. Nie wiem skąd wziąć złote nasiona chmielu. Dobra, ja muszę... Chwila, bo się pojebałem troszeczkę. Ekshumację zostawmy tutaj. Obywatel. Nic. Prawy obywatel. Zezwolenie na handel. Kupmy to. Czyli to już mamy. Ukochany dom. Zobaczmy, co potrzebujemy, żeby zrobić sobie... Aha, nie zobaczę sobie. Złoty obiad. Tu nic nie mam, cholercia. Tego nawet nie mogę zrobić. Nie wiem czemu. Tylko brązowe. Ale okej. Być może w gadającej czaszce coś będzie. Sprawdźmy sobie przy okazji. To było chyba tu. Tak? Tak. Pieczone dynie, miska soczewicy, miska zupy dyniowej, smażony kebab, lasagna, zupa z kapusty. Ale nie ma nic o obiadach. Nie ma nic o obiadach. Niedobrze. Naleśniki słodko srebrne. O dziwo. Zupa rybna. Rozumiem, że też jej nie możemy zrobić. Pieczona dynia. Jakbyśmy mieli pewnie lepszą dynię, tak, 100%, to by było lepsze. Ale nie mamy tutaj dyni. Ciasto jest złote niby. To pytanie, czy to jest traktowane jako... O, to możemy zrobić, słodkie ciasto, tak czy inaczej. To jest traktowane jako złoty obiad. Nie jestem pewny, cholercia,
Jeszcze możemy zobaczyć to w ten sposób. Pokaż, co masz na stanie. I zobaczmy pod martwym koniem, czy to cokolwiek zmieni, ale chyba to nic nie zmieni. No właśnie, 0 na 5. Mam zezwolenie na handel. Świetnie, no to możemy działać. Moje kontakty i twoja ciężka praca sprawią, że będziemy super bogaci. Ale najpierw coś tam. Nasze pierwsze biuro otworzymy w tej stodole. To niemalże jak startup. Ouu! Tu będą palety. Będę w każdy Quake brał z nich skrzynki z towarem. Skrzynki? Tak, kręcimy teraz poważne interesy, więc musimy pakować towar. Jesteś sprawnym rzemieślnikiem i wiem, że masz przy cmentarzu warsztat. Na pewno zdołasz zapakować wszystko w porządne drewniane skrzynki. Wiesz, nasza licencja handlowa pozwala nam sprzedawać praktycznie wszystko. Możemy sprzedawać wszelkiego rodzaju towary. Nie musisz pakować tylko warzyw, chociaż niedobór żywności spowodował znaczne podwyżki cen. Ale jeśli możesz znaleźć taniej siły roboczej, sprzedawanie innych towarów również może być opłacalne. Spróbuję. Pomyślmy. Jak sądzę, na chwilę obecną zdołam sprzedać jedną skrzynkę tygodniowo. Nie za dużo. Ale nikt o nas jeszcze nie wie. Musimy zainwestować w reklamę i dokonać pierwszej transakcji. Nasza firma ma zatem teraz dwa główne cele. Po pierwsze, podnieść poziom trąbki do co najmniej trzeciego. To oznacza, że będziemy mogli sprzedawać 3 skrzynki tygodniowo. Po drugie, sprzedać pierwsze 7 skrzynek. Jeśli osiągniemy te cele, będę z nas dumny. Dobra. Jak mam przetransportować te skrzynie? Są ciężkie. Najbardziej oczywistym sposobem jest przeniesienie ich wzdłuż drogi. Ale myślę, że jest inny sposób. Myślę, że magazyn jest podłączony do piwnicy kościoła. Ale jestem trochę zbyt bystry, aby zejść na dół i sprawdzić to sam. Może mogę przenieść te skrzynki przez tunel. Ale muszę zbudować windę na skrzynię. Jak możemy poprawić trąbkę? Wykorzystamy pradawną technikę, która nigdy nie zawodzi. Zrób trochę ulotek reklamowych i zostaw je na biurku w firmie. W moim świecie do zwiększenia sprzedaży wykorzystuje się sławne osoby. Genialny pomysł. Możesz poprosić pannę Wdzięczkę, by została ambasadorką naszej firmy. To na pewno pomoże. Mogę też zareklamować naszą firmę podczas kościelnej ceremonii w każdą niedzielę. Świetny pomysł. Teraz jestem już pewien, że wybrałem sobie partnera właściwą osobę. Nie mam więcej pytań. Handluj. Dobra, ale tak, musimy kupić na pewno to. Ryba po królewsku. Jakieś diamenty. No tylko tak, no ja mam niby te złote obiady, pseudo złote obiady, ale nadal nic nie mogę z nimi zrobić, kurde, no. Nic z tym nie mogę zrobić. Nie wiem, jak zrobić te złote obiady. Czekajcie. Tak na szybciorka sobie sprawdzę. Złote obiady. Okej, już chyba wiem. Wejdźmy sobie na chwilę do gadającej czaszki. Nie wiem, czy zdążę jeszcze to dzisiaj zrobić, ale postaram się. Cooking table. Gdzieś to podobno tu można zrobić. Tylko nie wiem, gdzie to jest. Tu? No nie ma tego. Tak było napisane, że niby jest to losowe. Ale nie widzę tych złotych obiadów. No bez jajec. Może to musi być zrobione przez nas? Kochany dom. Dobra, zróbmy... A, tu jest obiad, aha, dobra. I galaretka na przykład, albo torcik. Kapuje. Wszystko kapuje. Tylko tak, galaretki nie zrobimy, bo chyba nie mamy nawet galaretki. Torcik niby mamy. Torcik niby jest, ale no nie zrobimy chyba tego w ten sposób. Musimy zrobić chlebek przy okazji. Więc to też dobrze wiedzieć. Kurwa, no za dużo mi rzeczy mi daje. Za dużo rzeczy mi to daje. No to chyba mi się nie uda tego zrobić. Przynajmniej nie teraz. Przynajmniej nie teraz, bo no nie mam nawet jak. Nie mam jak, a też nie chcę... Też nie chcę tego robić na odpierdziel.
No bo nie mamy galaretki. Nie mamy galaretki. Dobra, no spokojnie. Myślę, że sobie w następnym odcinku to już ogarniemy. Nie chcę się też spieszyć z tym wszystkim. Bo ja zaraz to wszystko popierdzielę i po co to? Dobra, to sobie tu włóżmy. Bo to nam cały czas miejsce zajmuje. Idziemy teraz do winnicy. Dobra. I tak, na pewno będę chciał... O kurde, ile mam winogron. I to złotych. O panie. No i to mi się podoba. Kurde, flaszka, blaszka. Czy ja mogę na przykład zmienić produkcję? No rób. Na złote winogrona. Mogę. I to ma być nieskończoność, a to ma być jedno. Dokończ sobie to i potem przejść na złote. Fajno. Myślę, że na razie z chmielu też możemy zrezygnować i możemy dodać sobie srebrne winogronka. Zróbmy to w nieskończoność, a tu zróbmy jedno. Bo dużo mamy tego chmielu, teraz nie oszukujmy się. No szyszek to jest od zajebania i ciut. Więc to też w ten sposób zrobimy. Ukochany domek oczywiście. Ukochany domek i tutaj. To musimy włożyć. Pozbądźmy się tego wszystkiego. Włóżmy kolejne piwko. Wody nie mamy. Dobra, to nie szkodzi. To nie szkodzi. Zrobimy sobie złote soczki. Akurat przy okazji troszeczkę może też się pozbędziemy. Też się pozbędziemy naszych, naszej energii trochę. Kurde. Złotego soku to będziemy mieć od cholery. Ale dobrze. Widać, że sporo kasy z tego leci i jestem w sumie z tego bardzo zadowolony. Widać, że DLC jest takie... troszeczkę jak krew i wino w Wiedźminie. Czekajcie, 30 minut miałem nagrania, plus to dobra. I potrzebuję jeszcze 12 minut. Ja sobie teraz to przeliczam, wiecie, żeby nie było. Bo jest i tak, ja nagrałem to 21.46, zresztą kilka dni przed tym releasem tego odcinka. Więc nagrywam teraz Graveyard Keepera na zapas z tego powodu, że i tak mało osób ogląda tą serię, a mi się po prostu w nią dobrze gra. Naprawdę, ostatnimi czasy mam mocne problemy usiąść do czegoś innego. Ja mam taki, wiecie, kryzys YouTube'owy strasznie. No ale, chyba każdego to czeka. Dobra, trochę tego porobimy. Trochę tego porobimy. Myślę, że czas sobie tutaj to włączyć już, żeby to się powoli robiło. Złote jedno, srebrne jedno. 80% plus. Złote jedno, srebrne jedno. I niech to się już powoli sobie tutaj robi. Idziesz mi. Lajmius. Lajmius. Dobra. Myślę, że... sporo tego wina nam teraz da i sporo nam wystarczy też tego winka na późniejsze ogarnięcia. Tu jeszcze mam, widzę, że po 3 złote. Spoko. Spoko loko. I myślę, że czas również zainwestować w zombiakowy browar. Tak mi się wydaje. Ponadto, przydałoby się jeszcze dzisiaj... Dałoby się jeszcze dzisiaj ogarnąć kostnicę, bo mamy od cholery ciał, którym nic nie mogę zrobić. No właśnie, tego leży sporo. Zobaczmy, co to da. O, te jelitka 2-2 chyba dają. No to tak. 2 na 10, no. Nie chcę tych jelit. Jezu, muszę zainwestować, wiecie co, kurde, ja wiem, że ja robię teraz taki miszmasz straszny, ale mega mi się przydadzą te burgery, kurde, tak mi się chce tych burgerów. Tylko problem jest taki, że my w tej chwili, w górze Wiedźm, musimy zrobić tego questa do końca, o tu. To jest problem. I wszystko byłoby pięknie, tylko my nie mamy tego piwa cholernego złotego. To jest problem. To jest mega wielki problem. I nie wiem troszeczkę, jak to ogarnąć, żeby zyskać złote nasiona. Myślę, że w następnym odcinku jakoś sobie to
przepatrzę. No tylko jednak, no to nas blokuje w tej chwili. To nas w tej chwili blokuje. Dlatego myślę, że po prostu z tych ciałek na razie będę tylko i wyłącznie ekstrahował. O, pięknie. Będę ekstrahował na razie tylko krew. Kości. Bo kości chyba też stakują. Oczywiście mięsko. I tłuszczyk. No i to odłamki grzechu, jeżeli są. A w tym wypadku akurat jest... A, i skórę, przepraszam, jeszcze. No i tak sporo z nich wyciągamy, jakby nie patrzeć. No i będę również starał się jeszcze przynajmniej z jednego, dwóch zombiaków zrobić. No, na razie nie mamy tak czy inaczej, jak ich zrobić, bo blokuje nas wiara w tej chwili. Ale myślę, że w najbliższym czasie również będę chciał właśnie to ogarnąć. Moi drodzy... No nie, myślałem, że to już czas, ale nie. Nie będę was też spokojnie, jeszcze z 5 minut sobie poklikamy. No, ale to właśnie taki jest najbliższy plan tego wszystkiego. Ups, zabrakło nam energii. Dla żmija chyba na razie tak questów żadnych nie możemy wykonać. W końcu mi się spać zachciało, bo chyba ze 3 albo 4 dni bez tej pracy sobie przelecieliśmy. No tak, ze żmijem pomóż mi, aby przy rytuale osiągnij 20 poziom w mrocznym kościele. Więc to i tak nas na razie nie boli. Żmij na razie jest dla nas nieosiągalny w żaden sposób. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wszystko. Panu już dziękujemy. Chodźmy ich spalmy w cholerę. Żeby mógł sobie przyjść nasz koleżka. Jeżeli tak tutaj sporo rzeczy nam umyka. Trochę tych świadectw również mamy, więc też spoko. Dajcie mi to. Zróbmy kolejne miejsce do spalania zwłok. Tego nigdy za wiele w sumie. Opa. Odpalmy to. I ogarniemy. Myślałem, że mi dwa wleciały te, ale nie. Dwa świadectwa pochówku, to miałem na myśli. Ale nie dokończyłem. Ja zapomniałem, że wy przecież mi kurde w głowie nie siedzicie i wy nie wiecie, co ja miałem na myśli. Dobra. Tego nie zabieramy. I tak, następnym razem już nam pięknie tutaj nasz koleżka przyjdzie. Resztę sobie oczywiście też stąd powyciągamy. To ciałko było fajne. Tylko ja nie wiem, co tutaj z tym ciałkiem było nie tak. W sumie to nic nie jest nie tak. Możemy sobie wyciągnąć tłuszczyk. Możemy wyciągnąć sobie krew. I możemy sobie wyciągnąć... Nie wiem, czy skóra przypadkiem nie zabierała czegoś. Dobra. Tak, dodawała. To skórkę musimy mu niestety włożyć. Będzie bez jednej skórki. 7-1. Podłomek grzechu coś powoduje? Czy nic nie powoduje? 7-1 nadal. Może kość. Też 7-1. Coś bym ci przeszczepił dalej, ale widzę, że nic nie mam. 7-1, pamiętajcie. 1-7 w sumie. 1-7. Ten mózg, kurde, to tak nie jest zbyt. Czy my mamy tutaj coś, co moglibyśmy wykorzystać? Murzyczek? Niestety nie. Niestety nie. No dobra, ten mózg mu zostawimy. On zabrało 1-1 pewnie. Bo ten mózg wraca sobie. Ten murzyczek sobie wraca i spróbujmy może serduszko? To samo co i tam. To samo, co i tam. Myślę, że możemy to serce zniszczyć. I więcej jedno to. Teraz mi energia spierdziela. Ale dobra, trudno.
Mówię, przydałby mi się jeszcze z jeden właśnie taki zombiaczek. Taki lepszy. Lepsiejszy, jak to mówią. Kolejne ciałko. Zaraz sobie wsadzimy oczywiście. 6, 2. O, to daje, kurde, dwa czerwone, to nie. A ty, przyjacielu, dobry jesteś? O, 4, 4, no taki nie za dobry. Taki nie za, w ogóle nie za dobry. Kurde, no to ja muszę to serce wyciągnąć. Nie wiem, czemu ja takie serce trzymałem w ogóle. To jest dobre pytanie. I to serce muszę zniszczyć. Tylko najgorsze jest to, że zniszczyłem też to w miarę wznośne serce, nie? No właśnie. Dobra, weźmy kolejne. Kurde, muszę kończyć odcinek powoli, ale jeszcze tego serca nie ogarnąłem. Oj, no przydałoby się to serce ogarnąć. 1-1. Nadal. Dobra, spróbujmy jelitko. O kurde. Czy dodawało tutaj? I dwa zabierało czerwone? Naprawdę? To te jelitka są bardzo dobre. Kurde, i nie wiem, no trzeba będzie chyba to wyekstrahować, zniszczyć. Teraz mi serc zabraknie. I to nie Mario. Że po lewej stronie zostawiłem dobre serce. Wiecie, ja sobie w razie czego zostawię tego trupka. To nie jest problem jakiś tam większy. Ale wolałbym jednak, żeby któryś z tych serc pasowało. 8, pięknie. Tylko tak, pewnie nie mamy soku z zombie. Na pewno nie mamy soku z zombie, więc przydałoby się jeszcze zrobić ten soczek. Ale myślę, więc jestem. Być może na szybko się zrobimy ten sok, ale... Sok z zombie? Mogę. Nawet chyba się uda. Dobra. To mi chyba jeszcze wiary brakuje, co? Czy mamy wiarę? Mamy wiarę. No to nie, to w sumie już jest zombiak. 8 wystarczy. To jest zwłoki. To jest akurat fajne. Weźmy dziada. No i elegancko. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.